Witamy Państwa serdecznie na nagraniu realizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Kultury NIKLOT. Ja nazywam się Grzegorz Ćwik, razem dzisiaj ze mną jest dr Tomasz Szczepański-Barnim. Dzień dobry Państwu. A spotkanie nasze, nagranie nasze realizujemy z okazji premiery książki. Książki Zdzisława Hadlendera, Czciciele Dać Bóg z Warożyca. Książki, która jest w drugim wydaniu tej pozycji. Pierwsze wydanie, rok 1937, Zdzisław Hadlender, polski ekonomista, pisarz, dziennikarz, żołnierz, oficer Wojska Polskiego oraz również nacjonalista, napisał książkę Czciciele Dać Bóg z Warożyca, która jest jedną z kilku pozycji książkowych w dorobku tegoż człowieka. Barnim, wiem, że kiedyś napisałeś artykuł, który był w ogóle pierwszym tekstem dotyczącym Hadlendera i w ogóle pierwszym tekstem, który pokazywał, że Hadlender był postacią prawdziwą i realną. Zdzisław Lubomir Hadlender, urodzony w 1898 roku, był polskim żołnierzem, pisarzem politycznym, ekonomistą z wykształcenia, dziennikarzem, ale także przedstawicielem nacjonalistycznego neopogaństwa polskiego. Jako młody człowiek w 1918 roku bierze udział w obronie Lwowa. Tam dostrzega znaczenie lotnictwa w wówczas nowoczesnej wojnie i zgłasza się do szkoły pilotów. Jest jednym z pierwszego pokolenia polskich lotników. Zaczyna służbę jako lotnik i bierze udział w wojnie polsko-ukraińskiej, potem w wojnie 1920 roku. Karierę lotniczą uniemożliwia mu wypadek, który sprawił, że wraca do życia cywilnego i po ukończeniu studiów o charakterze ekonomicznym pracuje jako dziennikarz w różnych pismach, między innymi współpracował z Polską Zbrojną. Jest autorem pięciu pozycji. Jedna z nich to są wspomnienia z okresu wojny o niepodległość na podniebnych szlakach. Trzy to są broszury o charakterze ekonomicznym i wreszcie ta pozycja, która jest pozycją tutaj teraz omawianą, Czciciele Dać Bóg z Warożyca, wydana w 1937 roku. Sam Hadlender w 1939 roku zostaje jako już oficer rezerwy piechoty w stopniu podporucznika zmobilizowany do Wojska Polskiego i ginie we wrześniu 1939 roku w obronie Warszawy. Jego grób znajduje się na cmentarzu Powązki Wojskowe. Dlaczego zdecydowaliśmy się tą książkę wznowić? Jest kilka powodów. Po pierwsze, autor jest przykładem, że i dowodem jednocześnie, że coś takiego jak niechrześcijański nacjonalizm polski po pierwsze ma u nas tradycję, a w dwudziestoleciu międzywojennym nie ogranicza się tylko do najbardziej znanych grup, bo wszyscy słyszeli o Zadrudze, wszyscy słyszeli o Stanisławie Szukalskim, a jednak Hadlender był postacią głęboko zapomnianą. Trochę wynikało to z jego bardzo indywidualnego stanowiska. Był nacjonalistą, ale nie był endekiem. Był neopoganinem, ale nie był ani członkiem Zadrugi, ani żadnej innej tego typu grupy. Grupy Demiurga, grupy Szukalskiego. Był tu całkowicie samodzielny. Będąc nacjonalistą, pisywał w Polsce Zbrojnej w piśmie związanym z obozem rządzącym, czyli z obozem sanacyjnym. Tak? No i oczywiście śmierć w 1939 roku, która przerwała jeszcze, można powiedzieć, życie człowieka przecież młodego, tak, 40-letniego, także nie zdążył stworzyć jakiejś szkoły myślenia, skupić wokół siebie i to sprawiło, że był człowiekiem kompletnie zapomnianym. Miarą tego zapomnienia jest taki drobny fakt, że kiedy w 1982 roku dr Stanisław Potrzebowski, przebywający wtedy w Niemczech, obronił i opublikował swój doktorat poświęcony ruchowi Zadruga, doktorat w języku niemieckim, Zadruga eine völkische Bewegung in Polen, to wyraził tam przypuszczenie, że Hadlender jest pseudonimem Stachniuka. To było nieprawdą, ale to pokazuje miarę zapomnienia tego autora. To zapomnienie wynika chyba z jego takiego właśnie bardzo osobnego, bardzo, bardzo indywidualistycznego stanowiska. Więc pierwszy aspekt wznowienia książki to jest jego wartość jako świadectwo istnienia pewnego nurtu.
Druga rzecz, Harlender jest zwolennikiem powrotu do wartości przedchrześcijańskich. Są tu intuicje bardzo podobne zresztą, które głosi także ruch Zadruga, ale Harlender nie jest ani rekonstrukcjonistą, ani nie jest zwolennikiem budowania jakiejś utopii retrospektywnej. Harlender nie postuluje odrodzenia kultu jako kultu. Z jego kapłanami, świątyniami. Harlender postuluje powrót do tych wartości, które były przed chrystianizacją Polski, co ma wzmocnić polski charakter narodowy, polskie poczucie odrębności, polskie poczucie tożsamości. Zwraca zresztą uwagę, że bardzo wiele tych elementów jest w tego pierwotnego stosunku do życia jest na przykład w folklorze. To jest taka dość cenna intuicja, tak? Przy czym chodziło mu nie tylko o obyczajowość, ale to, co ta obyczajowość ma wyrażać. I to jest ten drugi moment ważny, zwłaszcza, że często bywało tak, że rozumiano powrót do wartości przedchrześcijańskich jako również dokonanie rekonstrukcji, tak? A że ta rekonstrukcja na skutek takiego, a nie innego stanu źródeł średniowiecznych dokonywać jest bardzo trudno, to zawsze istnieje ryzyko popadnięcia w pewną dowolność, w pewne własne kombinacje, że nie będzie to wcale rekonstrukcja, ale wyłącznie konstrukcja, tak? Tutaj stanowisko Harlendera było jednak inne. No i tutaj jeszcze dodajmy, że przypominamy go jako element epoki. Polska dwudziestolecia międzywojennego była także Polską poszukiwań właściwego oblicza Polski, czego my może nie całkiem zdajemy sobie sprawę. I te poszukiwania szły także w stronę podkreślenia znaczenia tradycji przedchrześcijańskiej. No tutaj na okładce tej książki użyliśmy obrazu Mariana Wawrzynieckiego. No przecież nie przypadkiem. Ten artysta także dokonywał tego rodzaju poszukiwań, tylko że wyrażał je językiem, nie językiem pióra przede wszystkim, ale językiem sztuki malarskiej, tak? Także jest to także dokument epoki dwudziestolecia międzywojennego i poszukiwania silnej polskiej tożsamości. Coś, czego w trzeciej RP mamy jednak, zauważmy, znacznie mniej. Naród polski w dużej części, trudno teraz wskazać bez dokonania badań jak dużej, ale jednak zainteresowania wzmocnieniem własnej tożsamości w trzeciej RP nie przejawiał, a przynajmniej albo przejawiał ją w bardzo, bardzo ograniczonym zakresie. Jeśli mówimy w ogóle o Harlenderze, wspomniałeś o tym, że poglądy jego, i to jest prawda, to miałem możliwość przekonać się przygotowując tekst do druku, są zbieżne z poglądami Zadrugi i też zbieżne czasowo z pojawieniem się poglądu Zadrugi, bo przecież nie jest przypadkiem, że Zadruga i Harlender właściwie w tym samym momencie się pojawiają, to znaczy w roku 37. W roku 37, który był takim, ta druga połowa lat 30. jest taki moment szczególny, to znaczy Polska, jej decydenci, myślę, że każdy, kto tam się tą polityką, a zwłaszcza geopolityką interesował, miał świadomość, że zaczynamy dochodzić do takiego momentu pewnego przełomu, czy pewnego przesilenia, kiedy pewne przymioty moralne, pewne przymioty charakteru narodowego będą szczególnie potrzebne, to znaczy chodziło o to, że wszyscy mieli świadomość, że prędzej czy później dojdzie do wojny o jakimś tam charakterze lokalnym lub może nawet światowym w kontekście próby zniszczenia ładu wersalskiego. I podstawowym pytaniem było, czy my jesteśmy gotowi do tej wojny, to znaczy czy nadchodząca wojna będzie dla Polski tą wojną zwycięską, czy Polska te 20 lat, a pamiętajmy perspektywa, wówczas cały czas jednak była taka, że ta niepodległość wydawała się świeża, więc niejednokrotnie wydawała się czymś łatwym do utracenia. Harlender jakoś tak stara się tutaj pokazać, że jest możliwość tego, tak samo zresztą jak Zadruga. Tylko Zadruga robiła to w sposób bardziej publicystyczny, często może nawet bardziej, powiedzmy sobie to szczerze, cięższy do strawienia ze względu na dość skomplikowany i dość trudny charakter, zwłaszcza z dzisiejszego punktu widzenia tej publicystyki. Harlender stara się odpowiedzieć na to, czy ten charakter narodowy, właściwy charakter narodowy, chciałoby się powiedzieć, jest tym charakterem właśnie chrześcijańskim, tej nadbudowy, czy tego twardego źródła, tego źródła pewnego witalności, energii, pędu życiowego, który Harlender opisuje w sposób literacki, bo pamiętajmy, książka Czciciele dać Bóg Skworzyca w kontekście literatury nacjonalistycznej, ale i w ogóle ideologicznej,
jest troszeczkę wyjątkowa, bo jest to książka literacka. To znaczy jest to 25 opowiadań, historii, które mają zobrazować określone aspekty. Niejednokrotnie Harlander pokusza się o pisanie pewnych wniosków i ocen in extenso, więc to nie jest tak, że czytelnik jest rzucony na głęboką wodę. Harlander jasno, właściwie od pierwszych stron, daje do zrozumienia, jaki jest jego cel, jaki jest jego zamiar, czyli właśnie to zrekonstruowanie tej warstwy kulturowej do tej warstwy podstawowej, czyli warstwy rozwoju, warstwy postępu, warstwy, gdzie, no właśnie warstwy, której przeciwstawia to chrześcijaństwo, tak samo jak przeciwstawiał to Stachniuk i środowisko Zadrugi. Tutaj jedna uwaga. Harlander jest w tej książce twórcą literatury i ta literacka wizja jest niekiedy dość jednak odległa od tego, co wiemy o społeczeństwie przedchrześcijańskiej, zresztą odległa od tego, co już wtedy wiedziano w 1937 roku. Jak również nie ma tej, można powiedzieć, głębiej analizy, która jest w Zadrudze. Tak? Tutaj mamy bardziej intuicję wyrażoną językiem literackim. Wydaje się, że jeżeli mówimy o nim samym, to był przekonany jednak, że konflikt, który nad Europą nadchodził, nie wybuchnie prędko. W 1939 roku napisał książkę, broszurę Polski dynamizm polityczny, w której to broszurze między innymi rozważał kwestie nie tylko wzmocnienia tego, co dostrzegał braku dynamizmu naszego gospodarczego, społecznego, ale również na przykład rozważał kwestie rozwiązania problemu mniejszości żydowskiej w Polsce drogą emigracji, wsparcia emigracji, które zresztą były to koncepcje głoszone przez bardzo różne siły, w tym także przez część przedstawicieli samej tej mniejszości. Jeżeli mówił o daleko rozbudowanym programie emigracyjnym, no to znaczy, że był przekonany, że jest czas na realizację tego programu. A przypomnę, broszura Polski dynamizm polityczny wyszła w 1939 roku, jakoś tak późną wiosną, coś takiego, tak? Także jednak widać wyraźnie, że nie przewidział tego, że konflikt nastąpi szybko i będzie miał skutki dla kraju tragiczne, co przewidywał ostatnio, chociażby w Czechach. Tak, to prawda. Także tu jednak różnice oczywiście istnieją. Natomiast nie zmienia to faktu, że sama praca jest pracą, zwłaszcza dla środowiska, które odwołuje się do tradycji zadrużnych i tradycji rodzimych, pracą naprawdę godną przypomnienia. Ja również tak uważam, dlatego właśnie praca ta została przez nas przypomniana i jest dostępna kosztuje 13 zł plus ewentualnie koszty wysyłki. Natomiast razem z pracą, wznowioną pracą Harlandera udało nam się do obiegu ponownie wrzucić pewną ilość egzemplarzy klasycznej już niejako dla pewnych środowisk pracy religijne Korzenie Europy Kamila Kaczmarka. Pracy ważnej, ponieważ wielu nacjonalistów zadrużnych, wielu nacjonalistów rodzimowierczych przyznaje, że to ta książka była ich takim pierwszym momentem zwrócenia się ku rodzimej wierze. Ja nie będę ukrywał, ładne kilka lat temu, będąc agnostykiem, tak naprawdę po przeczytaniu tej książki zwróciłem się z zainteresowaniem większym nie tylko do historycznego, ale i religijnego aspektu rodzimej wiary. Ty masz jakieś swoje przemyślenia na temat tej książki? No jest także bardzo dobrym zwróceniem uwagi na kryzys kultury europejskiej. Przecież autor mówi, że powrót do wartości pogańskich jest w sytuacji tych antycznych, tradycyjnej virtus, tak? Rzymskiej cnoty obywatelskiej, tak? Tak to może można te virtus też przetłumaczyć. Tłumaczy się najczęściej jako męstwo, ale chodzi nie wyłącznie o cnoty militarne, ale ogólnie cnoty obywatelskie, jest niezbędne dla przetrwania cywilizacji europejskiej, która znalazła się na kolejnym zakręcie związanym m.in. z inwazją islamu i inwazją, można powiedzieć, innych cywilizacji. I to, co klasyczni nacjonaliści uważali za oparcie dla cywilizacji europejskiej, mówicie, no, chrześcijaństwo, zwłaszcza Kościół katolicki u nas, ale chrześcijaństwo w ogóle,
tej swojej roli w sposób widoczny nie spełnia, tak? I autor, dr Kamil Kaczmarek, bardzo mocno to podkreśla i teraz podkreśla, nie tylko ma program negatywny, to podkreśla jak jest i że jest źle, ale dlaczego my mamy tutaj program pozytywny w dziedzinie kultury. To jest szalenie istotne. I co jest ciekawe, dr Kaczmarek nawiązuje przede wszystkim do religii starożytnych Greków. Tak. To jest troszeczkę wyjątkowe na polskim polu, ale też ciekawe o tyle, że bardzo często słyszymy taki argument, że właściwie rodzima wiara może jest i ciekawym zjawiskiem, ale brakuje jej źródeł, brakuje pogaństwu określonej warstwy kulturowej, z której można to rekonstruować, czy wyciągnąć wnioski, jak ona wygląda w praktyce, czy w swojej kosmogonii, czy w teologii. Natomiast Kaczmarek odwołuje się do religii greckiej, gdzie to wszystko jest bardzo dobrze poznane, bo źródeł przecież do tego jest bardzo dużo i historiografia dotycząca, zwłaszcza ta nowożytna, dotycząca tej religii, jej znaczeń, także jeśli chodzi o polską naukę, ma tutaj ogromne zasługi i ogromną bazę. No i też warto wspomnieć, że Kaczmarek zwraca uwagę na nie tylko religijne, ale i inne aspekty religii, no i kulturowe, i państwowe, czyli religia jako coś, co spaja wspólnotę, czyli takie bardzo mocno nacjonalistyczne z naszego punktu widzenia aspekty, no bo jeżeli mówimy o wspólnocie, no to mówimy o wspólnocie narodowej, mówimy o wspólnocie europejskiej, kulturowo-etnicznej. Tak więc wszystkich zainteresowanych, a zdarzało się nam ostatnimi czasy dość dużo zapytań o tą pracę, zapraszamy również do kontaktu przez adres mailowy lub przez nasze strony na Facebooku. Z naszej strony to wszystko. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wysłuchali. Pozdrawiamy serdecznie o kolejnych naszych wydawnictwach, działaniach i akcjach. Także w kontekście koronawirusa będziemy informowali na naszej stronie internetowej i kanałach social media. Ja ze swojej strony dziękuję. Sława. Sława.